Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która ta ustawa pozwala odbierać rodzicom dzieci z powodu biedy. Przed zbliżającymi się wyborami kampania prezydencka trwa, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Dziś w biurze posłanki PiS Marzeny Machałek odbyła się konferencja poświęcona Bronisławowi Komorowskiemu. Cel dzisiejszej konferencji jest taki, żeby uświadomić Polakom, Jeleniogórzanom, Kamiennogórzanom, mieszkańcom Zgorzelca, jakim kandydatem na prezydenta jest Bronisław Komorowski, a więc przypomnieć też to, co obiecywał, a tak naprawdę co zrealizował. Na konferencji poza panią poseł obecni byli wiceprzewodniczący Rady Miasta Ireneusz Łojek oraz radny Oliwier Kubicki. Prezydentowi Komorowskiemu dostało się m.in. za podatki, wiek emerytalny, GMO oraz podejście do projektów obywatelskich. Mówiliśmy tutaj na przykład o tej sprawie obywatelskości platformy zwanej przez żart obywatelską. Wszystkie projekty obywatelskie, te podpisane przez 250 tysięcy, ale i te podpisane przez prawie 2 miliony Polaków zostały wyrzucone do kosza. Demokracja powinna kierować się tym, że rozliczamy osoby, które zostały przez obywateli wybrane, z tego, co obiecywały. Inaczej demokracja będzie po prostu pustą fasadą. Mówimy tutaj o podwyższeniu wieku emerytalnego, mówimy o sześciolatkach, mówimy o nauczaniu historii, mówimy o prywatyzacji polskiego majątku. Gdzie jest Bronisław Komorowski? Na polowaniu? Znacznie mniejsza część konferencji została poświęcona obecnemu niedawno w Jeleniej Górze kandydatowi PiS na prezydenta kraju Andrzejowi Dudzie. Cóż, na niego z pewnością też przyjdzie pora.